Środek nocy, dwór bojarów, w którym rzekomo pojawia się biała dama. Tego nie wiemy, będziemy chcieli to dzisiaj sprawdzić. Budynek przed nami stoi otworem. To jest inny projekt niż wszystkie dotychczasowe. To jest projekt z nowej serii. Chcemy bardziej podchodzić do tego, żeby nie wszędzie robić projekty w nawiedzonych miejscach, ale najpierw jeszcze je weryfikować. Tak. Czyli po prostu wejdziemy do środka, zdamy się na nasze zmysły. Chcemy też sprawdzić, czy to, że wchodzimy gdzieś do obiektu, nie będąc przygotowanym na to, że coś tam się stanie, czy faktycznie to może wywołać jakąś reakcję. Chcemy odkryć ten obiekt na nowo, jego tajemnice, być może jakieś fajne zakamarki, posprawdzać te rzeczy i dać wam też trochę fanu z odwiedzania takich miejsc mrocznych w nocy i sprawdzenia, co tam się dzieje i czy coś uda nam się zauważyć, poczuć, wyłapać. Dokładnie. Wchodzimy, Radek. Dokładnie, idziemy. O, się wywali. Na samym początku widzimy wejście. Dość spore tutaj widać łuki, okna. Budynek, jest informacja, że zakaz wstępu, budynek grozi zawalenie, więc trzeba uważać tutaj na pewno. O, i pierwsza rzecz, która się rzuciła w oczy, jakiś nóż. To nóż. Ciekawe. Ciekawe, co nas dalej spotka. Bo jeżeli jak na dzień dobry mamy nóż. Zobacz, jakie schody, a to zobacz. Nie wiem, dlaczego budynek grozi zawaleniem. Grozi, nawet chyba już się ziściło. Bo on już się zawalił. I już się częściowo zawalił. Trzeba uważać. Tu jakiś segregator, ale to chyba do spalenia. Poczekaj, to jest coś o religii. Z jakimiś dokumentami. A, wszystko brudne. Tak, musimy też sobie do tej serii jakieś rękawiczki załatwić. Takie. Dobra, to jest fajny kuchynek. Taki stary kafler. No też widziałem go na zdjęciach. Widać, że no kiedyś to inaczej do takich rzeczy ludzie przykładali się. Kafelki, wszystko fajne. A, nie miałem wyłączonego detektora. No, przy kominku nic się nie dzieje. Niesamowite schody. Schody klimatyczne. O, tutaj też widzicie, mam nadzieję, widzicie. Mam nadzieję, że to się nie zawali. Suki. Jest zejście do piwnicy. Zejście do piwnicy, zaraz tam wyjdziemy. A tutaj były chyba jakieś przewody. Wejdziemy jeszcze tutaj na chwilę. O, trzeba uważać, bo tu nie ma podłogi. Tylko ostrożnie właśnie. Nie ma podłogi. Żeby zaraz do tej piwnicy szybciej się nie udać niż zamierzamy. Pójdę w lewo, zobaczę, co się dzieje. Thank you.
totalnie powybijane, zmasakrowane okna, sufit, który no, jest w bardzo opłakanym stanie. Aż się trochę boję iść dalej, patrząc na to, co się tutaj dzieje. Jest grudzień, ale szczęśliwie nie jest jeszcze aż tak zimno. Mam nadzieję, że ta kamera dobrze nagrywa. Tam dalej jeszcze są jakieś budynki. A strasznie zniszczony obiekt. Jak widzicie, oto jakiś jeszcze świeża instalacja elektryczna. Tak świeżo, w miarę świeża. Bardzo duży obiekt, bardzo zniszczony. O, tam widzimy kolejne jakieś. Informacje mówią o tym, że jest to pierwszy taki obiekt w Otwocku, który później został przekształcony. Znaczy, on był wybudowany po to, że miał tutaj być sanatorium, miało być tak jak cały Otwock, taki ośrodek sanatoriów. Świetnie to wygląda. Podobno najstarszy obiekt w Otwocku. Też tak jak wspomnieliśmy, chcemy wam pokazywać różne takie budynki z innej perspektywy. Nocnej, trochę tajemniczej, trochę mrocznej. Tam jakaś drabina. Ale nie będziemy się tam wdrapywać na pewno, bo też nie ma jak jej sięgnąć. Klimatyczne okno. Uruchomię krótkofalówkę. Tam przestrzenie bez okien, bez dachu. Także zapraszam. Potem na górę też wyjdziemy. Dosyć tu klaustrofobicznie. Jakieś strzałki. Całkiem możliwe, bo jest dosyć niska. Bo raczej to była sanatorium, bo chyba raczej tu nie przetrzymywali zwłok. Nie. Ale tak, taka niska ziemianka. Mogę to być zimne. Tutaj jest jakieś małe okienko. To wszystko jest zamurowane. Też nie jesteśmy ekspertami. Nie wiemy, co to dokładnie mogło być. Tak. Jakieś puszki po grafiki. Barwa. I pająki. Owady. Wszystkie insekty, wszelkiego rodzaju. O! I kolejny nóż. Nóż? Jak najbardziej. Taki bardziej bojowy, co? Aha. Ktoś go może zgubił podczas urbexu. Przejdę w lewo. Tu jakieś wygłuszone pomieszczenie steropiane. Prawdopodobnie chłodnia. Łazienki. Tutaj wywalone okno.
przeciąg czuć. Wyraźny. Swoją drogą, co się tutaj musiało stać na przestrzeni lat, żeby doprowadzić do takiego stanu, to miejsce? Jakiś komentarz? Zdrowia. Wow. Kość. Gruba kość. Znalazłem grubą kość. Znalazłem grubą kość. Tak czułem, żeby powoli do tego pomieszczenia podchodzić. Co to tu przywlekło? Spora. Spora, nie? Spora, ciekawe, czy w tym lesie pewnie jakaś sarna, jeleń. Coś ją jego zabiło. I przyciągnęło. Dlaczego wybraliśmy akurat ten obiekt na taki projekt z pierwszej serii? Ano dlatego, że mówi się, że tutaj widać nocami po zmroku białą damę przechadzającą się w okolicy. A też historia budynku jest dosyć ciekawa, tak. Tego całego obiektu, bo miał właściciela, który zaczął parać się okultyzmem w pewnym momencie. Tak, dość na poważnie, dość na poważnie. Sprzedał ten obiekt, żeby mieć więcej czasu na swoje tutaj działania okultystyczne, nazwijmy to. No na razie detektor nic nie wykazuje, ale obiekt jest interesujący, powiem wam, ponieważ wiele tych obiektów już tam udało nam się zwiedzić, a ten jest bardzo duży, szkoda, że taki zniszczony, bo jednak... No mroczny jest dosyć, można to tak określić też. Jest ogromny, jest ogromny. Tutaj też interesujące, że w piwnicy były prysznice. Byłeś tutaj? Tak, tam byłem, teraz nie ma. Nic interesujące, przynajmniej teraz. O, ptaszek sobie... Ptaszek? Martwy. No i tak, jakieś zwierzęta pewnie coś przynoszą, bo to takie dobre legowisko dla jakichś zwierząt. Tu się też kończy korytarz? Nie, tam jeszcze dalej idzie, ale... Wyszedłeś na górę? Wow. Ja myślałem, że tu już na górze, nagle usłyszałem cię tutaj. Bo tu pewnie taki składzik na miosło. Jest dużo tych pomieszczeń. Bardzo dużo. Ale ta łuszcząca się farba. To był bardzo uczęszczany budynek. No i to rzeczywiście było wybudowane z myślą o tym, co tutaj było. O, tu jest. To jest wyjście na nasz samochód, też warto wiedzieć. To jakiś karton. Taki mały kawiczka. Tak, na tą górę uważaj. Jednak bardzo ostrożnie, tak jak się informowali wielokrotnie. My to już zwiedziliśmy. Trzeba, żeby ktokolwiek tutaj wchodził. Wydaje się wszystko. Ale góra smutna. Wydaje się wszystko mobilne, ale to jest. No, te schody. Ta informacja i to, co widzieliśmy wcześniej, to nie są bez powodu. Tutaj też doszły do nas informacje,
które przekładają się na to. Tu uważaj, Radek, naprawdę pod nogi. Które się przekładają na to, co tutaj było opisane, czyli że ten budynek spłonął. Tak, też była taka informacja. No i to wszystko wskazuje na to. Widać, że rzeczywiście. Ciężko się tu poruszać, naprawdę, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Dlatego będziemy uważali. Oczywiście, jak na takie miejsce przystało, pentagramy, szóstki, nie mogło się bez tego obejść. Standardowo, żeby podkręcić jeszcze klimat. No to tutaj, ta strona to kompletna ruina. Tak więc, tak jak mówimy, chcieliśmy spróbować nowej serii, nowego rodzaju projektu, nie stricte rozstawiania kamer, nie stricte badania zjawisk paranormalnych, tylko takiej formy troszeczkę eksploracji, troszeczkę sprawdzenia, czy coś się będzie tutaj działo, podążając za historiami, które usłyszeliśmy. No na razie spokojnie, ale to nie znaczy, że nie jest klimatycznie, bo na razie nam się bardzo podoba. Fajnie jakby w przyszłości udało się wynajdować jakieś ciekawe smaczki, tak jak w przypadku kaplicy satanistów, w której byliśmy też w Otwocku, gdzie znaleźliśmy górę. Ja tam wszedłem z kamerą, wprawdzie tylko do połowy, ale jakby kierując kamerą po tym poddaszu, ktoś zauważy jakąś skrzynię, której tak. my nie zauważyliśmy. Jak tutaj też zobaczyliście coś, czego my nie zauważyliśmy, napiszcie do nas w komentarzu pod tym filmem. A może znów się tu wrócimy, może to jeszcze będzie i sprawdzimy. Jak na razie są tutaj noże, co jest pentagramy, szóstki, standardowo. Budynek zrujnowany. Ale tak. Wyobraź sobie teraz sytuację, jak z filmu Nerw Paranormal. Stoimy i nagle coś się zaczyna dziać. Schody zaczynają skrzypieć. Jakieś deski zaczynają latać. No to fajnie. Co byś powiedział na taką aktywność? Nie wiem. Szczerze mówiąc, aktywność byłaby niesamowita. Jak byśmy się zachowali? O, to jest drugie pytanie. To już jest bardzo ważne pytanie, nie wiem. Z jednej strony rozsądek mówi, uciekaj, nie prowokuj. Z drugiej strony, tyle lat już to robimy, kurde, wreszcie udałoby się coś nagrać. Coś mocnego, na co wszyscy praktycy mi powiedzieli, że no, nie wiemy jak to podważyć. Chociaż zawsze się znajdzie to podważyć. Oczywiście, schodźmy na dół. Ja na tym wyjdę do połowy, bo ten cywan, żeby nie obciążać tych schodów. No ale jakby dwie kamery jeszcze działają, także trochę zdjęć jeszcze porobimy. Tak jest. Bo to też jest bardzo ważny element, na który ostatnio zwróciliśmy uwagę. Robimy za mało zdjęć. Tak, ale pójdziemy jeszcze tutaj, do tych obok. Możemy. Obok pomieszczenia, nie wiem co to było. Też jak znajdziecie jakieś informacje, do których my nie dotarliśmy, na temat tego obiektu, obiektów obok tego obiektu,
jak najbardziej fajnie, jakbyście to wysłali. Wszyscy razem to skorzystamy, dowiemy się, przeczytamy, poznamy takie historii, a na tym przede wszystkim wspólnie zależeć, żeby poznawać te obiekty, nie niszczyć, tylko bardziej eksplorować, badać, ewentualnie szukać tych bardziej odwiedzonych. Tak, bo to, o czym mówi Radek, to też jakby ten obiekt funkcjonował na początku jako uzdrowisko. Ludzie przyjeżdżali tutaj, leczyli się, kurowali z różnych chorób, z różnych urazów. I bardzo długo ten obiekt, cały kompleks spełniał taką funkcję. No i właśnie potem został sprzedany. Nie wiadomo, czym i jakie efekty tego okultyzmu potem były u tego właściciela tego dworku i czy on mógł coś tutaj sprowadzić w to miejsce, czy mógł coś tutaj ściągnąć i kim tak naprawdę jest ta biała dama. Czy była kuracjuszką, jedną z pacjentek, może jedną z pracownic? To oczywiście tylko domysły. I w ogóle nie wiadomo, że czy tutaj pojawia się jakaś biała dama. Ale legendy robią swoje oczywiście i wpływają na klimat takich miejsc. Uruchamiam nagrywanie w aparacie i idziemy jeszcze do tyłu. Szkoda też, że ktoś maluje takie rzeczy na takich starych budynkach z klimatem, no ale tego się niestety nie wyzbędziemy. Jeszcze jakieś zejście? Nie byliśmy tutaj? Nie. O, to jest w ogóle. Epicka sprawa. Chciało wiązać. To tu był śmierć. Tak jak wspomniałem. Jeszcze na podłogę. Jakieś ubrania, jakiś piec. Faktycznie, musiało to być jakoś odgrodzone od drugiej części, w takim razie. I skrzynka. Skrzynka. I stary obrazek musi być. Kiedyś były takie obrazki, faraon, taki statek. O, tu jakaś dziura jest chyba. Jak widzę. Tak. Tam jeszcze jakieś pomieszczenie. Apteczka pierwszej pomocy. Faktycznie, tak, wisiała na ścianie. Wisiała na ścianie. No a teraz leży. Już nikomu chyba nie pomoże. Ale może kiedyś pomogła. A, tu są te. No to są te takie właśnie na węgiel. Tak, tak. No, czyli tak jak mówiłem. Kiedyś te pomieszczenie oddzielone od innych. I osobne wejście, prawda. Ogrzewało cały ten budynek. Stare, nawet są tu budynek. A tutaj kolejny budynek. Piętrowy tym razem. No ciekawe, co to był. Nie no, okno w garażu teraz nie widzę. Jakieś płytki na podłodze było widać, więc może
Pewnie to jakieś takie dodatkowe sale. Albo tu właśnie były jakieś baseny, jakieś tego typu rzeczy, które pomagały w powrocie do zdrowia pacjentom. Teraz już, jak widzicie, te korytarze wszystkie zarosły roślinnością. Kiedyś tętniły życie. Natura zabrała swoje drzewo. Korytarz. Strasznie dużo łazienek i wszystkiego rodzaju pyszniców. No, tak jak mi się mogło wydawać, że to były takie pomieszczenia służące do rekreacji i powrotu do zdrowia. Płytki na podłodze, tak jak tutaj, kafelki. Mogły tu być jakieś małe baseniki. Javel Coin Center. A tak, jakieś części. Wiecie, że wyobraź sobie, że jesteśmy i przechadzamy się w miejscu, w którym przed XIX wiekiem, 1883, chodzili inni ludzie, którzy byli z innej kultury, z innej strefy, w innych czasach żyli. To jest właśnie zastanawiające bardzo, że my chodzimy trochę po ich zgliszczach. Szans na to, żeby on był odrestaurowany albo przywrócony do świetności. Teraz bo już chyba nie. Za duży wkład. To się nie opłacałoby to restaurować. Szybciej powstałoby tu coś nowego. To lepiej by było zburzyć. Niestety. Od początku. Taka prawda. Smutna prawda, ale najprawdziwsza. Dworek Bojarów, klimatyczne miejsce. Chcieliśmy je po prostu dzisiaj odwiedzić, zapoczątkować coś w rodzaju nowej serii. Fajnie zmontować i zobaczymy, czy Wam się spodoba. Tak, to jest trochę inna seria, taka bardziej szybka, niestatyczna. Nie jest to projekt, jest to nowa seria. Chcieliśmy pokazać Wam coś innego, zobaczyć, czy się spodoba. Jak się spodoba, będziemy robić to częściej. Tak jest. Pokazywać Wam w szczególności takie inne obiekty, nowe, tak, tajemnicze, niekoniecznie ciekawe, nawiedzone, ale zawsze mroczne i ciekawe. Z historią, żeby trochę o nich poopowiadać, tak, i zobaczyć przede wszystkim, czy nie nastawiając się na zjawiska niewyjaśnione, coś będziemy w stanie zaobserwować. Także widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach, tak, i mamy nadzieję, że ta seria Wam przypadnie do gustu. Dokładnie. Do zobaczenia.